Drodzy mieszkańcy Oleśnicy, wysiłkiem nas wszystkich w mieście prowadzonych jest bardzo dużo inwestycji, w tym bardzo dużo inwestycji drogowych. Udaje się pozyskać środki na realizację tych przedsięwzięć, to znaczy realizację zaplanowanej, spójnej wizji poprawiającej warunki korzystania z układu drogowego naszego miasta i docelowo zmierzające do wyeliminowania tranzytowego ruchu ciężarowego z centrum miasta. To jest bardzo cenny, ale i kosztowny cel. Realizujemy go od kilku lat, przebudowując chociażby ulicę Krzywoustego, ulicę Limanowskiego, ulicę Moniuszki, czy dalej ulicę Wądoły. Wszystkie te prace są obecnie realizowane. Udało się już zrealizować przebudowę obejścia Oleśnicy na trasie 451, czyli tej od Bierutowa, budując obwodnicę w kierunku S8. Teraz czas na budowę Dobroszyckiej i ronda na skrzyżowaniu ulicy Dobroszyckiej i Wojska Polskiego. Z pewnością to ważne wydarzenie, to ważne przedsięwzięcie będzie wiązało się z wieloma utrudnieniami komunikacyjnymi, bo już po 27 lutego zostanie całkowicie zablokowany przejazd tą trasą na Wrocław. To jest utrudnienie, dlatego chciałem Państwa bardzo serdecznie przeprosić za to utrudnienie i jednocześnie podziękować za wyrozumiałość. Jestem przekonany, że końcowy efekt, który pojawi się po zakończeniu prac, będzie nam wszystkim sprawiał wielką satysfakcję, a jednocześnie usprawdział komunikację na tym odcinku, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo przejazdu. Do zobaczenia.